Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Jest taka ludowa piosenka, jak się to Jaś wybiera na wojenkę i jego dziewczyna, żona chce jechać razem z nim. Gdzie ty jedziesz, Jasieńku, na wojenkę daleko? Zabierz mnie ze sobą, pojadę ja z tobą, mój Jasieńku kochany. No właśnie. Wojna, proszę państwa. Wojna dwóch cywilizacji. Wojna cywilizacji bogactw naturalnych i biedy społecznej. Religii, która nastawiona jest na ekspansję. I drugiej cywilizacji zakonania, świeckości, nadmiernie pojętej, a może źle pojętej, multikultury, multikulti, jak niektórzy mówili, i poprawności politycznej, tak zwanej poprawności politycznej, bo tak jak się mówi o tak zwanym państwie islamskim, tak samo trzeba mówić o tak zwanej poprawności politycznej. To lata strachu przed, no właśnie, zastanawiam się sam przed czym, bo jeśli nie mówi się prawdy, jeśli się zawoalowuje wszystko, co prawdą jest, w imię celów, o których my jakby nie mamy pojęcia, a może to jest pokłosie nazizmu, może to jest pokłosie kolonializmu, może to jest pokłosie w ogóle tego, czym Europa pachniała za dawnych czasów, jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej. No i tak jakoś nam zeszło do czasów dzisiejszych, czyli do, no właśnie, do 2015 roku. Piszemy o tej wojnie, która nas czeka. Witam państwa bardzo serdecznie. Jak ten już Jasieniek będzie szedł na wojnę, to nie zapominajmy, że dzieją się u nas rzeczy, o których, no, filozofom się, proszę państwa, nie śniło. A na pewno nie śniło się filozofom, że my, Polacy, będziemy jednym z narodów, na które inne narody będą patrzeć albo z całkowitą pogardą, albo z uwielbieniem. No, nie chciałbym powiedzieć, że jesteśmy romantycznym mesjaszem narodów, ale coś w tym jest, bo jak ostatnio czytałem, to nasz pradawny wódz Lech, stąd Lechistan, stąd Lechici, używana nazwa jeszcze w wielu, wielu krajach, w wielu, wielu językach, miał rację, podbijając okoliczne ziemie, bo Germanie to też nie byli kiedyś Niemcy, tak jak Rusini to nie są dzisiejsi Rosjanie. Natomiast Lechici niewątpliwie byli. Ale na ten temat na pewno jeszcze będziemy mówili, bo ta historia wymaga dokładnego opowiedzenia. Tymczasem mamy, proszę państwa, 47 tydzień 2015 roku i 47 numer naszego tygodnika Co Słychać. Ale już filozofowie mówią, że nie spodziewali się, nie mieli pojęcia. My natomiast wiemy dokładnie, że jeśli jest festiwal piosenek nauczycieli, to na pewno z tego festiwalu wykroi nam się jakaś okładka. No i mamy okładkę z
siostrą na pierwszym planie, Natanaelą. Pozdrawiamy serdecznie. I z profesorem Cetrą, który jest trudny do rozpoznania, bo właśnie Gilo, czyli macierzanka gimnazjum i liceum przy ulicy Pięknej, wystąpiła właśnie w takim przebraniu, czego dowodem są nasze zdjęcia filmowe. I na pewno Państwo tam to zobaczą. Wokale na miarę, czyli rzecz o 10. jubileuszowym Festiwalu Piosenek Nauczycieli. Polecam serdecznie. A więc wojna, mówił prezydent Starzyński w Warszawie w 1939 roku we wrześniu. Można za nim powtórzyć. Wojna. Tak jak powiedziałem na początku, wojna dwóch kultur. Ale do końca nie jestem jeszcze pewien, czy tylko kultur. Ponieważ dochodzę nieraz do takiego wniosku, że rzecz jest dużo, dużo głębsza od kultury, w której też mieści się sprawa religii oczywiście, bo wiara jest swego rodzaju kulturą. No na pewno nie naturą. Ale kto wie, czy rzecz nie leży właśnie w naturze, w sposobie zagnieżdżenia się wyznawców islamu jeszcze w średniowieczu, o czym piszemy na stronie 4 w listach do redakcji, wzięli i napisali islamska zagłada. Są ludzie, którzy twierdzą, że islamistów czeka w Europie już niedługo Holokaust, tak jak Żydów w czasie II wojny, kiedy wydał im no, wyrok właściwie Hitler, skazując na Żydów na ostateczne rozwiązanie ich kwestii żydowskiej. Kiedy już mówili i w Polsce nasze kamienice, a wasze ulice. Jeśli dojdzie do takiego, powiedzmy, przewrotu społecznościowego kiedyś w Europie za 2, 5, 10, 15, może 20 lat, trudno określić, ale w 2050 roku ma być już w Europie 150 milionów muzułmanów. Kiedy oni wyjdą na ulicę, kiedy będą przejmowały rządy w tych krajach, kiedy będą uczestniczyli w rządach, a może tylko będą panowali nad ulicami, nad niektórymi połaciami kraju, to właśnie zbierze się biała rasa i znowu zrobi to, co Hitler zrobił z Żydami, czyli islamski Holokaust. Mam nadzieję, czego dowodem są również wpisy na różnych blogach, portalach społecznościowych, że w naszym kraju to nie nastąpi, że my w ogóle uchronimy się od tych ludzi innej kultury w takiej nadmiernej ilości i nie będzie mowy o tym, byśmy musieli stosować teorię, wprowadzać w życie teorię zagłady. Ale różnie to, proszę Państwa, być może. Polecam mój felieton Wojna Znojna, w którym też odnoszę się do całej sprawy i już proponuję, by i w kontekście niekoniecznie rosyjskim, ale w ogóle w kontekście historycznym bazować na naszych strażakach z OSP, na naszych kołach gospodyń wiejskich, by w każdej wsi powstał bunkier dla mieszkańców całej wsi, by w tym bunkrze była broń, żywność, byśmy umieli obronić się przed każdą niespodzianką, jakabykolwiek ona była. Byśmy potrafili się obronić, bo na NATO, które jest skonfundowane, które ma inne priorytety, zresztą Ameryka to samo, ja bym nie liczył zbyt mocno na Amerykę, może nam nie pomóc, może nie skorzystać z artykułu 5 statutu paktu i wtedy co? Zostaniemy sami. Ale jak będziemy przygotowani, to poradzimy sobie w każdej sytuacji.
wystarczy już tego straszenia, aczkolwiek, jak mówi nasza maksyma, zresztą nie tylko świecka, że strzeżonego i Pan Bóg strzeże, więc strzeżmy się przed każdym złem. Zła dosyć na tym świecie i nie wytwarzajmy przynajmniej między sobą. A wszystko na to wskazuje, że to zło się pleni. Bo mamy otóż dalszy ciąg historii żłobkowej w Mińsku Mazowieckim, a tytuł artykułu to Chciwa znieczulica. W czym rzecz? Ano w tym, proszę Państwa, że była komisja. W ostatniej chwili przewodniczący Makowski zlecił Komisji Oświaty zbadanie sprawy żłobkowej. Zajęła się, zlecił to Komisji Oświatowej, choć żłobki z oświatą nie mają nic wspólnego. Raczej Komisja Spraw Społecznych powinna się tym zająć. No i oczywiście u spowiedzi była sekretarz Frelek. W cudzysłowie u spowiedzi, aczkolwiek rzeczywiście pytania były dla niej trudne. A rzecz w tym, ogólnie już ujmując sprawę, że jak przebiegają kontrole Urzędu Miasta. Ano tak przebiegają, proszę Państwa, że pani sekretarz wysyła dwie osoby zazwyczaj, które pstrykają wszystko, zdjęcia robią, wszystkiemu, co się rusza i nie rusza. I na tej podstawie potem przynoszą to wszystko do biura, do Urzędu Miasta, do magistratu. I Frelakowa to wszystko opracowuje. I okazuje się, że w czasie kontroli no nie można zgłaszać uwag, no bo jak można zgłosić uwagi osobom, które cały czas robią zdjęcia? Więc no w żaden sposób im uwagi nie można zwrócić. Nie pytają się praktycznie o nic, tego po prostu pstrykają te zdjęcia. No ale kłopoty są później, bo okazuje się, że właścicielka żłobka nie może przyjąć 45 dzieci, a tylko 20 na przykład, że drugiej właścicielce przedszkola chcą zablokować w ogóle tę instytucję prywatną, jakby nie było, a więc w ogóle nie będzie mogła przyjąć tych dzieci, czy w ogóle te dzieci zostaną gdzieś odsunięte, rodzice sobie pozałatwiali pracę, dzieci nie będą mogły uczęszczać do przedszkola i co dalej. A więc niespodzianek jest dużo. Komisja Oświaty oczywiście uznała skargę właścicielki przedszkola, pani Karoliny, za słuszną i ciekaw jestem, co będzie dalej. Nie mamy jeszcze wyników kontroli GIDO, czyli tego Głównego Inspektoratu Danych Osobowych, bo być może też inspektor te sprawy zauważył, że wśród tych wszystkich zdjęć i fotografowanych dokumentów były dane wrażliwe. Na przykład o chorobach dziecka, o zarobkach rodziców, chociaż to akurat ustawodawca uwzględnił. Ciekawe po co, komu zarobek rodziców, skoro i tak przyjęcie do przedszkola nie jest od tych zarobków absolutnie uzależnione. Tam była islamska zagłada, tu mamy chciwą znieczulicę i tak to się dzieje. Piszemy również o sztampie wolności, czyli mińskim święcie niepodległości i nowej dzielnicowej w Sulejówku. Kobieta została dzielnicową, mamy zdjęcie, można zobaczyć i podziwiać, bo proszę Państwa, coraz więcej wśród tych służb mundurowych nacisku mamy kobiet. No i mińskie złotka. I tu wyjaśnienie, ponieważ nie mamy filmu. Więc ostatnio Urząd Miasta organizuje pewne imprezy wtedy, kiedy my pracujemy nad nowym numerem tygodnika. No nie byłoby w tym kłopotu, bo przecież można jakoś się oderwać, szczególnie w poniedziałek, ale we wtorek rano jest to niemożliwe wręcz, powiedzmy. Bo my kończymy, no. Kończymy składać, jest bardzo dużo roboty, wszyscy są zaangażowani. No i okazuje się, że te poniedziałki to może wejdą do tradycji, by nam
by nam, oprócz tego, że nam nie dają listy zmarłych, utrudnić jeszcze bardziej pracę. No, kto na tym stracił? No tylko ci, którzy dostali te medale, więc nie będzie filmu, nie ma filmu. Natomiast myślę, że na złość nam burmistrz nie zrobił, czy jego ludzie, bo to wygląda na to, że ktoś tym wyraźnie steruje. Co do zmarłych, mam również wiadomość, a właściwie decyzję od pani Frelak, w której no, upiera się przy tym, że informacja dawana nam cyklicznie, czyli co tydzień, odnośnie nazwiska, imienia, nazwiska, wieku i miejsca ostatniego zamieszkania, choć mówią, że to nie to jest data, to miejsce zameldowania, to na jedno wychodzi. Więc te dane cykliczne są danymi przyszłymi, proszę Państwa. Więc powtarza te brednie, które już tam zawarła. Oddamy to prawnikom, jest decyzja, mam nadzieję, że sąd to sprawiedliwie rozstrzygnie, a my nie będziemy się już dłużej z Urzędem Miasta tarmosić. Po prostu obligatoryjnie będą musieli nam te dane udostępniać co tydzień. Takie mam wrażenie, bo proszę Państwa, moglibyśmy oczywiście iść co poniedziałek po listę zmarłych, tylko wtedy na nasze pismo mogą udzielić nam tych danych za miesiąc, a po miesiącu dane są już niestrawne. To tylko burmistrz Jakubowski może wydawać za grube pieniądze MIM, w których co miesiąc, co dwa miesiące, w których już pewne informacje są bardzo, bardzo nieaktualne. A może o to chodzi, by pewne przetargi, by pewne informacje o sprzedaży nie docierały do ludzi o czasie. Być może o to chodzi. Także to trzeba będzie zbadać. Nie dostaliśmy na przykład również ostatnio żadnej propozycji cenowej co do zamieszczenia ogłoszenia. A prawo mówi wyraźnie, że jeśli jest kilka podmiotów wykonawczych na rynku, to każda władza samorządowa, publiczna ma obowiązek umieścić to ogłoszenie tam, gdzie jest po pierwsze tanio i po drugie najlepiej. A gdzie jest lepiej, jak nie w sprzedawalnym tygodniku, który ma 7 tysięcy nakładu. A więc czyta razy 5, 35 tysięcy co tydzień osób. Pytam się, gdzie. No i oczywiście jeszcze więcej, jak zwykle około 30 kilku artykułów, jak co tydzień. Z tego, co naliczyłem, 10 projekcji filmowych, reportaży filmowych w tym tygodniu, w tym Pochwała Krzyża na Swobodzie. Troszeczkę później będzie reportaż filmowy, ale dopiero wtedy mają czas, bo tam właśnie to, o czym donosiliśmy wcześniej, taka zajawka była, postawiono drewniany krzyż. Pan Niemirka, który dał nam tę informację, podzielił się również taką uwagą, że jego cieszy, kiedy na wsiach stawiane są nowe krzyże drewniane, nie metalowe, nie jakoś uzbrojone w co innego, tylko właśnie takie schludne, proste, drewniane, ponieważ jest to objaw naszej starej tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, by stawiać krzyże dębowe, no bo wiadomo, że drzewo dębowe jest najtwardsze i najwytrzymalsze. Poprzedni krzyż wytrzymał 67 lat, więc i mamy nadzieję, że i ten tyle wytrzyma. Skończyła się liga w sporcie. Będziemy pisać już o sportach bardziej zimowych, a nie letnich, ale to wszystko przed nami. Przed nami również, proszę Państwa, do czytania najnowszy numer cały już tygodnika Co Słychać i jak powiedziałem 10 filmowych reportaży, które zamieścimy na naszej stronie, a za tydzień, jak Państwo też wiedzą, na Facebooku. To jak z tym Jasieńkiem będzie, który jedzie na wojenkę? Mam nadzieję, że jeszcze nie teraz. Mam nadzieję, że to jeszcze
jak mówią, melodia przyszłości, że u nas żadnego czynu zbrojnego nie będzie. Ale jak powiedziałem, również powiedziałem, że strzeżonego i Pan Bóg strzeże, więc najpierw wymieńmy, proszę Państwa, opony na zimowe, by nas nie zaskoczyła zima, aczkolwiek pogoda jest ciepła. Powiedzmy sobie szczerze, jest piękna pogoda, na przemian deszczyk jest ciepło, 6, 7, 8 stopni dzień, noce niewiele chłodniejsze, a w każdym razie temperatura nie spada poniżej zera. I chwalić Boga jest fajnie, ten listopad jest taki łaskawy dla nas. Mam nadzieję, że i grudzień, który kończy się już właściwie listopad, że i grudzień będzie podobny. Cóż, życzę Państwu wolności i spokoju. Wolności sumienia, bo przyszła nowa władza w kraju naszym, ale w Mińsku jest stara i coś z tym trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić, bo już nie można patrzeć na to, co wyczynia Jakubowski i jego ludzie, jego watacha, której milsze jest suche, lodowe prawo od ludzi. Tak nie może być, by naginać interpretację prawa do własnego widzimisię kosztem inicjatywy prywatnej, przedsiębiorców. Radny Gąsior powiedział do pani Frelak, że właśnie w ten sposób ona czyni, nagina prawo do własnego widzimisię kosztem ludzi. Prawo służy prawu tylko, a nie ludziom. To my musimy pamiętać, że przecież ileż to osób chce założyć własne firmy. I wtedy, jak mówił Gąsior, zderza się z tym prawem w Urzędzie Miasta, prawem magistrackim. I co robi? Szpetnie zaklnie i wyjeżdża za granicę. A ja sobie postanowiłem, że chyba wyjadę do Kanady. Wylecę, znaczy, ponieważ od 2 czy 3 dni tam można już w pełni zażywać marihę. Chodzi o narkotyk, jaką jest marihuana. Dlaczego o tym mówię? Czyżbym propagował narkotyzowanie się narodu? Wcale nie. Proszę Państwa, ale jeśli już badania wskazują, że marihuana właśnie, te związki w marihuanie występujące w konopiach indyjskich uśmierzają długotrwały ból, leczą raki, leczą padaczki, że w ogóle jest to ziele jak najbardziej przydatne człowiekowi, a jeśli w naszym kraju wciąż panuje w stosunku do tego ziela ostracyzm, panuje wciąż prawo, powiedzmy sobie, niehumanitarne nawet, bo co to za prawo, które zniewala człowieka, nie pozwala człowiekowi wykorzystywać darów natury. To żadne prawo. No to chyba trzeba będzie wyjechać tam, gdzie to prawo jest tak łagodne i tak sprzyjające człowiekowi. Jeszcze nie teraz. Ale biorąc pod uwagę, że do kopy brakuje mi 2 lata, a po kopie to już po chłopie, to trzeba do tej Kanady czy w jakieś inne, bardziej zdrowe miejsce wyjechać. Nie wiem. Nie chciałbym zdradzać swojej ojczyzny. Ale przecież Polakiem można być wszędzie. Nawet w kraju muzułmańskim. A tym bardziej, proszę Państwa, w Kanadzie. Życzę zdrowia, na razie bez marihuany, ale zróbmy wszystko. I to jest prośba do naszych posłów, do światłych ludzi, by nie utożsamiali właśnie konopi, ziela konopnego, li tylko z narkotyzowaniem się. To nie chodzi wcale o to.
Tu chodzi o terapię, efekt terapeutyczny, o lepsze życie nas wszystkich. Po to są dary natury, byśmy umieli z nich korzystać i nie myśleli właśnie tymi sloganami, stereotypami. A to, że marihuana jest tylko narkotykiem, to stereotyp. Czas go tak wyplenić, jak mińską władzę. Dziękuję serdecznie, kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia za tydzień. Słychać TV.